Oddajmy teraz cześć i chwałę Jezusowi. Jezus jest z nami tu. Jezus jest z nami tu. By uzdrowić Cię, a Jego moc działa dziś. By uwolnić Cię, a Jego moc działa dziś. By uzbawić Cię, Jezus jest z nami tu. Jezus jest z nami tu. Jezus jest z nami tu. A Jego moc działa dziś, by uzdrowić Cię. A Jego moc działa dziś, by uwolnić Cię. A Jego moc działa dziś, by zbawić Cię. Jezus jest z nami tu. Jezus jest z nami tu. Drodzy bracia i siostry, podczas dzisiejszego nabożeństwa będziemy modlić się za wszystkich okrzczonych i nieokrzczonych, zmarłych przodków i praprzodków z pokolenia ojca i matki, a następnie za nas samych i naszych żyjących jeszcze bliskich. Włączmy w tę modlitwę wszystkie potrzeby żywych i zmarłych, zanosząc błagania do naszego Pana, aby przez Jego najdroższą krew zostały uwolnione od zła i uzdrowione wszystkie poprzednie pokolenia naszej rodziny, a także by wszyscy członkowie naszej rodziny zostali w przyszłości obficie pobłogosławieni i zachowani w wierze, nadziei i miłości. Zawierzamy Panu wszystkie potrzeby naszych zmarłych i nieznanych przodków, ponieważ Pan wie, czego potrzebujemy. W duchu, w sercu wzbudźmy intencje, aby ta modlitwa przyniosła duszom wszystkim cierpiącym łaskę uwolnienia, a nam uwolnienie od wszystkich konsekwencji grzechów przez nich popełnionych. Zanim wzywać będziemy miłosierdzie Pana, najpierw posłuchajmy słów z Ewangelii, abyśmy oświeceni mocą i łaską Ducha Świętego mogli uwierzyć w moc Pana obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Z Ewangelii według świętego Marka: i gdziekolwiek wchodził, do wsi, do miast czy do osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili go, żeby choć frędzli u jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Z Ewangelii świętego Mateusza: a wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków, paralityków, a on ich uzdrawiał. Z Ewangelii według świętego Marka: wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. A On uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Z Ewangelii świętego Łukasza:
Wtedy zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię, uzdrawiając wszędzie. Po tej modlitwie kapłani razem z waszym księdzem proboszczem podejmiemy ten nakaz Chrystusa. Kładąc na was swoje dłonie, będziemy wzywać moc Ducha Świętego w łasce uwolnienia i uzdrowienia, a wy przez wiarę, przejmując tę posługę, ufając, będziecie doświadczać tej łaski. Jezus jest zbawcą całej ludzkości. Jezus głosi Królestwo Boże. Jezus uwalnia, uzdrawia i przebacza wszystkie grzechy. Oczekuje On od każdego z nas dwojakiej decyzji. Po pierwsze, że odwrócimy się od naszych grzesznych nastawień i uczynków i odnowimy naszą wiarę, nadzieję, miłość oraz na nowo zwrócimy się ku naszemu Panu, który jest pośród nas pod postacią chleba. Każdemu z nas Jezus zadaje pytanie: co chcesz, abym ci uczynił? Wypowiedz swoją intencję teraz w sercu. Powiedz konkretnie, czego chcesz dla siebie, może dla swego wspomożonka, może dla swoich dzieci, dla swojej rodziny. Jezus też pyta, czy ty wierzysz, że ja cię wysłucham? Odpowiedz w sercu, że tak, wierzę, Panie, ufam ci całkowicie, bez reszty. Pan zaś mówi: idź w pokoju, twoja wiara cię uratowała, niech ci się stanie tak, jak uwierzyłeś. Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy poprzez żal przygotowali swoje serca na Jego łaskę. Dlatego prośmy o przebaczenie naszych osobistych grzechów oraz grzechów, które są popełniane w naszych rodzinach, aby Pan także naszym bliskim dał łaskę skruchy i aby okazał swoje miłosierdzie naszym przodkom. Pomyślmy o wszystkich zmarłych, którzy odeszli niepojednanie z nami i serca im przebaczmy, prosząc jednocześnie, by oni także i nam przebaczyli. Najdroższa krew Jezusa Chrystusa niech obmyje to wszystko, co nas oddziela od Niego i od innych. Szczerze żałujmy, przeciwstawiajmy się każdemu grzechowi oraz przebaczajmy wszystkim, którzy wobec nas zawinili. Będziemy powtarzać: Panie Jezu, przebacz nam. Panie Jezu, Panie, żałuję szczerze w imieniu moich zmarłych przodków, w swoim imieniu i w imieniu moich żyjących bliskich za wszystkie moje grzechy, za wszystkie grzechy popełniane w rodzinie i proszę, abyś je nam przebaczył. Każdy brak wiary, nadziei i miłości. Wszystkie przekleństwa, wszystkie złorzeczenia. Przebacz nam to, że było obrażane Twoje święte imię, Ojcze Niebieski, imię Twojego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, imię Najświętszej Maryi Panny i imiona Twoich świętych. Przebacz nam to, że za mało modliliśmy się i nie korzystaliśmy z sakramentów świętych albo niegodnie je przyjmowaliśmy. Przebacz nam każdy rodzaj okultyzmu, wróżbiarstwa, uprawiania czarów, zaklinania. Wybacz nam wszelkie zajmowanie się czarną i białą magią i każdą formę spirytyzmu. Przebacz nam wszystkie pozdrowienia związane z kultem jednostki, reżimów totalitarnych oraz wszystkie wypowiadane formuły pozdrowień osób bezbożnych i gardzących innymi. Przebacz nam grzechy zdrady, kolaboracji z okupantem w czasie wojen i zaborów lub z komunistycznym aparatem przemocy działającym przeciw Kościołowi i Ojczyźnie. Przebacz nam przynależność do fałszywych religii, do neopogańskich kultów i sekt pseudochrześcijańskich. Przebacz nam nasze związki z grupami satanistycznymi i okultystycznymi.
Przebacz nam, jeśli my lub nasi przodkowie dopuszczaliśmy się paktów z siłami ciemności albo z ich pomocnikami i podpisywaliśmy je własną krwią. Przebacz nam, że nie szanowaliśmy naszych rodziców oraz osób starszych. Przebacz nam każde naruszenie reguł, praw i przepisów, które zostały ustanowione przez legalny rząd. Przebacz nam każdy brak miłości braterskiej i wszelkie grzechy, które spowodowały niepokój, naruszyły stosunki międzyludzkie i sprowokowały innych do sporu. Przebacz nam wszystkim nienawiść, wszelką zazdrość, zawiść i gniew. Przebacz nam grzechy popełnione przeciwko świętości życia, począwszy od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Przebacz nam wszelkie znęcanie się, morderstwa i samobójstwa. Przebacz nam wszystkie grzechy przeciwko płciowości, grzechy masturbacji, stosunki przedmałżeńskie, cudzołóstwo, perwersje seksualne, grzech homoseksualizmu, gwałtu i kazirodztwa. Przebacz nam wszelkie pożądania, nasze nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Przebacz nam grzech alkoholizmu, uzależnienie od narkotyków, nikotyny, nasze uzależnienie od telewizora, seriali telewizyjnych, komputera, internetu, pieniędzy, totalizatora i grzech pracoholizmu. Przebacz nam nadmierne przywiązanie do osób, zwierząt, miejsc i rzeczy. Przebacz nam wszelkie kradzieże, każde nielegalne posiadanie obcej własności. Przebacz nam wszelki niesprawiedliwy podział dóbr spadkowych i wybacz nam grzechy z tego powodu wynikłe w naszej rodzinie, u przodków i wśród naszych bliskich. Przebacz nam wszelkie grzechy główne, pychę, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie, gniew, lenistwo. Przebacz nam nasze nieposłuszeństwo przeciwko Duchowi Świętemu i przebacz nam to, że odrzucaliśmy Twoją łaskę i Twoją miłość. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Przez zasługi Jezusa Chrystusa wraz ze wszystkimi świętymi członkami naszej rodziny prosimy Cię, o Panie, dobry Ojcze, za naszych przodków. Prosimy Cię szczególnie za tych, których Tobie nikt z członków rodziny nie polecił, poprzez przyzywanie ofiary Twojego Syna, za których nie odprawiono żadnej mszy świętej i za których nie odmówiono w Kościele żadnych modlitw. Którzy polecamy Ci tych, którzy wyrzekli się pogrzebu kościelnego i zakazali postawienia na ich grobie krzyża. Tych, którzy w godzinie śmierci nie chcieli mieć kapłana, którzy odmówili przyjęcia sakramentów pokuty i pojednania, komunii świętej i namaszczenia chorych. Tych, którzy nie pożegnali się ze swoimi bliskimi i nie przygotowali się na spotkanie z Tobą. Tych, którzy popełnili samobójstwo lub zginęli w nieszczęśliwym wypadku. Tych, którzy umarli osamotnieni, bez modlitwy, bez miłości, na przykład na polu bitwy lub w więzieniu. Prosimy Cię o miłosierdzie dla tych, którzy następujących grzechów nie wyznali na spowiedzi, za które nie żałowali. Grzechy okultyzmu, spirytyzmu, jasnowidztwa, magii, astrologii i wszelkie przepowiadanie przyszłości. Świadomą przynależność do totalitarnych, ideologicznych systemów. Służenie bożkom poprzez idolatrię pieniędzy, dóbr materialnych i władzę. Alkoholizm, uzależnienie od narkotyków i inne nałogi. Prosimy Cię także za tych, którzy popełnili cudzołóstwo, ulegali namiętnościom, dopuścili się rozwodu i złamali przysięgę małżeńską, byli członkami masonerii i innych tajnych stowarzyszeń, zawarli pakt z szatanem i jego pomocnikami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy nasz. I nie wódź nas na zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Drodzy bracia i siostry, modlimy się do Pana, aby przebaczył osobiste grzechy wszystkim naszym przodkom i praprzodkom ze strony Ojca i Matki, wszystkim naszym jeszcze żyjącym bliskim i nam samym. Prosimy Pana także, aby uwolnił naszych przodków od cierpień będących następstwem ich grzechów. Prosimy także Pana, aby okazał im swoje miłosierdzie, aby mogli się cieszyć w Jego Królestwie pokojem wiecznym. Modlimy się także za wszystkich naszych jeszcze żyjących krewnych oraz potomków, spomożonka, dzieci, aby także oni wszyscy na końcu ich ziemskiego życia mogli zostać przyjęci do Jego niebieskiej Ojczyzny. Niech odpuści nam Pan wszystkie nasze znane i nieznane grzechy, gdyż zgrzeszyliśmy myślą, mową, uczynkiem oraz zaniedbaliśmy wiele dobra. Panie Jezu Chryste, ukochany Synu Ojca Niebieskiego, przez Twoją śmierć na krzyżu zniweczyłeś moc grzechu i śmierci, a zmartwychwstając, otworzyłeś nam bramę nieba. Prosimy Cię, abyś uwolnił naszych bliskich zmarłych od kar czyśćcowych. Wybaw i nas przez Twoją najdroższą krew od wszelkich ran i pęt, które są następstwami naszych grzechów i grzechów naszych przodków. Oto prosimy Cię, Jezu, który żyjesz i królujesz wraz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Powstańmy. Drodzy bracia i siostry, my wszyscy kiedyś przez wielkanocną tajemnicę chrztu zostaliśmy pogrzebani z Chrystusem, abyśmy z Nim zmartwychwstali do nowego życia. Odnówmy przyrzeczenia chrzcielne, w oparciu o które kiedyś wyrzekliśmy się szatana i obiecaliśmy Bogu naszemu Panu służyć w jednym świętym, katolickim i apostolskim Kościele. Pytam każdego z Was z osobna, czy wyrzekasz się grzechu? Czy wyrzekasz się szatana? Wyrzekasz. Czy wyrzekasz się wszystkich jego czynów i pokus? Wyrzekasz. Czy wyrzekasz się wszelkiego okultyzmu, praktyk ezoterycznych i wszelkiego zabobonu? Wyrzekasz. Czy wyrzekasz się wypowiadania mantr, białej i czarnej magii i wszelkiej fałszywej religii? Czy wyrzekasz się wróżenia z kart, wróżenia z ręki i wszelkich innych sposobów uprawiania wróżby? Wyrzekasz. Czy wyrzekasz się radiescezji i posługiwania wahadełkiem? Wyrzekasz. Czy wyrzekasz się spirytyzmu, astrologii i horoskopów? Wyrzekasz. Czy wyrzekasz się sprzeciwiającego się Bogu posiadania władzy nad samym sobą i innymi ludźmi? Czy wyrzekasz się ateistycznego racjonalizmu i etyki pozbawionej duchowego fundamentu? Wyrzekasz. Czy wyrzekasz się używania amuletów, rzeczy mających przynosić szczęście i wszelkich zaczarowanych przedmiotów? Wyrzekasz. Czy wyrzekasz się kultu takich osób jak Sai Baba, Mun i wszelkich fałszywych proroków? Wyrzekasz. Czy wyrzekasz się wszelkich fałszywych religii, takich jak kult Kryszny, misja Czajtań, Świadkowie Jehowy, Mormoni, New Age i innych? Wyrzekasz. Czy wyrzekasz się wszelkich świadomych i nieświadomych form samozbawienia? Wyrzekasz. Czy wyrzekasz się szukania zdrowia fizycznego i psychicznego za wszelką cenę, na przykład uzdrawiania za pomocą bioenergii, homeopatii, reiki, numerologii, medytacji transcendentalnej, akupunktury i innych? Czy wyrzeka się praktyk uzdrowicielskich, które są ukrytą formą magii neopogaństwa? Czy wyrzeka się egoizmu, żądzy i złośliwości? Czy wyrzeka się samouwielbienia, chciwości i chorobliwej ambicji? Czy wyrzeka się wszelkich rodzajów pychy i próżniactwa?
Czy wyrzekasz się nienawiści, zawiści, wszelkiej złej woli, wrogości i podejrzliwości? Czy wyrzekasz się okultystycznych gier komputerowych i literatury okultystycznej, ponieważ są inspirowane przez złego ducha? Czy wyrzekasz się wiary w reinkarnację, ponieważ tego rodzaju wiara sprzeciwia się Bożemu objawieniu? Czy wyrzekasz się tego wszystkiego całkowicie i na zawsze w swoim własnym imieniu? Czy wyrzekasz się tego całkowicie i na zawsze w imieniu Twoich żyjących bliskich? Czy wyrzekasz się tego całkowicie i na zawsze w imieniu Twoich przodków i praprzodków ze strony ojca i matki? Czy wierzysz, że Bóg stworzył Cię z miłości, kocha miłością, która jest źródłem wszelkiej miłości ojcowskiej i macierzyńskiej? Wierzę. Czy wierzysz, że Bóg jest wszechobecny, że wszystkim kieruje i że wszystko może przeobrazić? Wierzę. Czy wierzysz, że Bóg kocha wszystkich ludzi, szczególnie godnych współczucia, ubogich, chorych, grzeszników? Czy wierzysz, że Bóg posiada plan, aby móc obdarzyć wszystkie narody szczęściem, pokojem i sprawiedliwością? Wierzę. Czy wierzysz w zwycięstwo dobra nad złem? Wierzę. Czy wierzysz, że my wszyscy jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego? Wierzę. Czy wierzysz, że Bóg tak ukochał świat, że dał Syna Jednorodzonego nie po to, aby świat sądził, lecz aby świat został zbawiony? Czy wierzysz, że Jezus Chrystus, Syn Ojca, jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi i że On jest kimś jedynym, który zbawił świat? Wierzę. Czy wierzysz, że przez Jego śmierć zostały przebaczone wszystkie grzechy i że śmierć i moc szatana zostały złamane? Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest wszechmocny w niebie i na ziemi? Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest jedyną odpowiedzią na problemy ludzkości i że posiada skuteczne rozwiązanie wszelkich problemów świata? Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus może nadać sens Twojemu życiu? Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus dziś może uzdrowić Ciebie i Twoich bliskich? Czy wierzysz, że Jezus Chrystus dziś może uwolnić Ciebie i Twoich bliskich? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca i Syna? Wierzę. Czy wierzysz, że Duch Święty odnawia wszystko i wszystko uświęca? Wierzę. Czy wierzysz, że Duch Święty kieruje wiernymi i że objawia się jako miłość? Wierzę. Czy wierzysz, że wszystko, co czynisz swoim bliźnim, czynisz samemu Bogu? Czy wierzysz, że Jezus Chrystus uczynił nas uczestnikami swojego zmartwychwstania, życia wiecznego i chwały? Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus powróci na ziemię w chwale? Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus będzie sądził żywych i umarłych i że stworzy nowe niebo i nową ziemię? Wierzę. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, ofiarował nam nowe życie z wody i Ducha Świętego i przebaczył nam wszystkie grzechy. Niech zachowa nas przez swoją łaskę w Chrystusie Jezusie, naszym Panu, na życie wieczne. Uklęknijmy teraz. Prośmy Boga, aby zachował nas od następstw grzechów popełnionych przez poprzednie pokolenia, od chorób dziedzicznych, które wywierają wpływ na naszego ducha, duszę i ciało i wyzwolił nas od wszelkiego złego zakorzenionego w historii naszych rodzin. Będziemy powtarzać: Panie Jezu, wyzwól mojego ducha. Panie Jezu, od niezdolności do skruchy i przebaczenia, od oskarżeń przeciwko sobie i innym ludziom i od wszelkiego oszustwa, od wszelkiej duchowej i cielesnej ślepoty, od każdego zniewolenia złym duchem i duchem tego świata, od lęku i tchórzostwa, od pychy i ambicji władzy, od każdego związku z siłami zła i każdego wpływu złego ducha. Będziemy powtarzać: Panie Jezu, wyzwól moją duszę.
od fałszywego poczucia winy i uczucia braku akceptacji. Od poczucia niskiej wartości, niepewności, lęków, niepokoju, poczucia niedoskonałości i fałszywego wstydu. Od każdej pokusy rozpaczy i samobójstwa. Od zniewolenia przez alkohol, narkotyki, pornografię i inne uzależnienia. Od niepohamowanego gniewu i wszelkiego nieumiarkowania. Od skłonności do grzechów głównych, zarozumiałości, chciwości, nierządu, zawiści, braku poczucia miary, gniewu, lenistwa i od każdej skłonności do złego. I będziemy powtarzać: Panie, wyzwól moje ciało. Od chorób cielesnych, duchowych, pochodzących od poprzednich pokoleń. Od chorób psychosomatycznych i od chorób duchowych pochodzących od poprzednich pokoleń. Od cukrzycy, epilepsji, bezsenności i gorączki. Od wszelkich alergii i innych chorób somatycznych. Od wszelkiego rodzaju nerwicy, psychozy, depresji, schizofrenii i paranoi. Od wszelkich nałogów i uzależnień. Od wszelkich chorób, które nie poddają się leczeniu. Od chorób przewlekłych i nieuleczalnych. Od chorób dziedzicznych i nabytych. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Teraz będzie modlitwa o uzdrowienie międzypokoleniowe. Możecie przybrać taką postawę ciała, jaką czujecie, że powinniście w czasie tej modlitwy przybrać. Ta modlitwa potrwa około 20 minut. Ją też nałożę na te świece i na te kapliczki. Panie Jezu, pokornie proszę Ciebie, abyś pobłogosławił te świece i te kapliczki. Niech one będą egzorcyzmowane. Niech moc Ducha Świętego spocznie na nich. Spraw, aby stały się narzędziem Twojej zbawczej łaski. Niech od tych świec, od tych kapliczek ucieka wszelki duch nieczysty, wszelka choroba i wszelka dolegliwość. A ilekroć będziemy się nimi posługiwać, tylekroć niech każdy z nas doświadczy wszelkiej łaski, uwolnienia i uzdrowienia. Niech od tych osób, z tych miejsc oraz od tych pobłogosławionych rzeczy ucieka wszelki duch nieczysty, wszelka choroba i wszelkie nieszczęście. Proszę Cię, Panie Jezu, aby ta modlitwa została nałożona na te kapliczki, na te świece, aby ilekroć te osoby będą modlić się przy tej zapalonej świecy lub wpatrywać się w oblicze Twojego Syna rozjaśnione płomieniem ognia, tylekroć ta modlitwa niech dotyka ich samych, ich rodzin oraz wszystkich przebywających w tym domu. Przez Chrystusa Pana naszego, w Waszym imieniu odmówię tę modlitwę o uzdrowienie międzypokoleniowe. Na koniec tej modlitwy powiecie słowo Amen, tym samym czyniąc ją swoją własną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie pamiętaj, Panie, naszych grzechów, ani grzechów naszych przodków. Panie Wszechwładny, Boże Izraela, dusza w ucisku i duch zgubiony, zgnębiony woła do Ciebie. Wysłuchaj, Panie, zmiłuj się, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Tobą. Ty trwasz na wieki, a my nic nie znaczymy. Panie Wszechwładny, Boże Izraela,
Wysłuchaj modlitwy umarłych Izraela i synów tych, którzy grzeszyli wobec Ciebie, którzy nie słuchali głosu Pana Boga swego. Stąd przylgnęły do nas te nieszczęścia. Nie pamiętaj o grzechach przodków naszych, lecz pomnij obecnie na ramię Twe i imię Twoje. Tak, boś Ty, Pan i Bóg nasz, przeto chwalić Cię będziemy, Panie. Dlatego bowiem dałeś bojaźń Twym sercom, bojaźń Twą sercom naszym, abyśmy wzywali imienia Twego i żebyśmy Cię chwalili na wygnaniu naszym, ponieważ odwracamy od serc naszych wszelką niegodziwość przodków, którzy grzeszyli przed Tobą. Oto my dzisiaj na wygnaniu, gdzie rozproszyłeś nas na pośmiewisko, przekleństwo i za karę, za wszystkie niegodziwości przodków, którzy odstąpili od Pana Boga naszego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Niech Duch Święty stąpi na mnie i da mi dyspozycję do przebaczenia wszelkiego zła, jakie pochodzi od mojej rodziny, abym uzyskał Boże przebaczenie i całkowite uzdrowienie. Na początku błagam naszego Ojca w niebie, aby zechciał mi przebaczyć wszystkie moje grzechy, wszystkie moje przewinienia, a także wszystkie błędy, które mogły go obrazić. Żałuję ich w głębi serca i wyrzekam ich ze wszystkich sił. W imieniu swoim własnym i mojej bliskiej i dalszej rodziny, a przede wszystkim w imieniu mojej bezpośrednich przodków, wyrzekam się szatana i jego pokus, świata, zła, grzechu. Wyrzekam się oczywiście wszelkich form przesądów, wszelkich praktyk okultystycznych i darów, które mogłyby z nich pochodzić. Błagam też Boga Miłosiernego, aby zlitował się nade mną, nad moimi przodkami i moim potomstwem. Przede wszystkim chcę z głębi serca przebaczyć tym, którzy wyrządzili mi krzywdę. Chcę wykorzenić ze swojego serca jakiekolwiek poczucie rozgoryczenia, chęć zemsty, złość czy pogardę. A jeśli przypomnę sobie, że mam komuś coś do zarzucenia, przebaczę mu i będę mu błogosławić. Nie chcę chować najmniejszego nawet śladu urazy wobec mojego ojca i matki, jeśli mnie krzywdzą lub krzywdzili w przeszłości. Przebaczam im całkowicie to, co złego pamiętam. Niech będzie uwielbiony Bóg poprzez przeżyte cierpienia, a wszystko, co dotyczy mojego ojca i mojej matki, niech napełnia pokojem moje serce. Mój Boże, nasz Pan nauczył nas, jak zwracać się do Ciebie. Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Rozjaśnij swoje oblicze nad wszystkimi moimi przodkami i w swoim wielkim miłosierdziu przebacz im błędy, jakie popełnili. Proszę Cię o to przez samego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Zbawiciela, który będąc Bogiem, z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Błagam teraz Pana Jezusa, obecnego w tym Najświętszym Sakramencie, aby zechciał oczyścić swoją najdroższą krwią wszystkie pokolenia mojej rodziny, które tego potrzebują. Jeśli stało się tak, że niektórzy z moich przodków oddawali się okultyzmowi, spirytyzmowi, magii lub jakiejkolwiek formie przepowiadania przeszłości, czy też należeli do jakiejś satanistycznej lub potępionej przez Kościół sekty, zwłaszcza masonerii, zechciej Panie w swej wielkiej dobroci im wybaczyć. W imię Jezusa i na mocy mojego świętego chrztu, na mocy sakramentu kapłaństwa wyrzekam się i kategorycznie przeciwstawiam tym knowaniom. Proszę Cię, Ojcze, abyś położył kres tej diabelskiej władzy, która może panować nad moją rodziną w wyniku tych wszystkich praktyk. Niech zostanie unicestwione wszelkie rzucanie uroków czy czary, diabelskie pożądania, jak i wszystkie klątwy i dziedziczne choroby, tak znane, jak i nieznane.
Przeciwstawiam się także wszelkim szatańskim paktom i duchowym powiązaniom z siłami zła, a przede wszystkim z masonerią. Zechciej, Panie, zerwać ten łańcuch wszelkich więzów o diabelskim charakterze przekazywane przez moich przodków, moich współczesnych bliskich i moje potomstwo. Wyrzekam się wszelkich sposobów, przez które szatan mógł przejąć władzę nad kimkolwiek z mojej rodziny i proszę Cię, Panie Jezu, o rozerwanie łańcuchów i umysłowych pęt, jakie te wszystkie szatańskie działania mogły nałożyć na moich przodków i całą moją rodzinę. Spraw, aby zniknęły z życia mojego i mojego potomstwa wszystkie konsekwencje będące skutkiem kontaktów z naukami czy sektami okultystycznymi. Składam u Twoich stóp, Panie, to wszystko, co moi przodkowie mogli dać demonowi. Za Twoim pozwoleniem odbieram dziś obszary oddane szatanowi i przekazuję je pod Twoje panowanie. Spraw, Panie, aby członkowie mojej rodziny poszukiwali od tej pory tylko Twojej świętej woli. Pozwól, aby wody mojego chrztu spłynęły na przeszłe pokolenia naszego mojego drzewa genealogicznego. A Ty, Ojcze z nieba, spraw, by krew Jezusa, która oczyszcza, daje życie, zrosiła, przeniknęła i okryła każde z tych pokoleń, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte, aż do samego początku. Tak, Ojcze, pozwól, aby krew Twojego umiłowanego Syna spłynęła z krzyża na wszystkich moich przodków, przez wszystkie pokolenia, które jej potrzebują, dotykając, uzdrawiając i oczyszczając wszystkich. W tej godzinie stawiam krzyż Jezusa Chrystusa w sobie i we wszystkich pokoleniach, które mnie poprzedziły, aby był on tym miejscem, w którym kończą się negatywne i obciążające mnie wpływy, nadal jeszcze działające przeciwko mnie, we mnie lub przeze mnie, bo Ty powiedziałeś, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Przez święte imię Jezusa odrzucam wszystko, co mogło być nieuporządkowane i nieszczęśliwe w małżeństwach mojej rodziny. Odrzucam wszelki brak miłości, wszystkie naciski, jakie mogli wywierać na siebie jeden bądź drugi z małżonków, a nawet ich rodzice. Oddal, Panie, wszelką nienawiść, wszelkie pragnienie śmierci, wszelką złą intencję obecną w związkach mojej rodziny. Unicestwi także wszelkie konsekwencje przemocy, zemsty, wszelkie urazy, wszelkie negatywne zachowania. Połóż kres wszelkim zakłóceniom, które mogły pogorszyć dobre relacje, wszelkim formom negatywnych relacji i zatwardziałości serca w rodzinie. Niech przez Twoje święte imię zostaną unicestwione wszystkie smutki, będące owocami nieszczęśliwych małżeństw. Przebacz w końcu, Ojcze, moim przodkom, te wszystkie zachowania, które mogły zhańbić święty sakrament małżeństwa, niewierność, zdrady czy rozwody. Sprawa, by dzisiaj moja rodzina budowała jedynie związki oparte na prawdziwej harmonii, w miłości do Ciebie, we wzajemnej lojalności, wierności. Proszę Cię teraz, Panie, o oczyszczenie drzewa mojej rodziny od wszelkich zranień, którymi ofiarami mogły być dzieci, poronień, aborcji, niechcianych czy pozamałżeńskich ciąż, niezaakceptowanych dzieci. Wyrzekam się tego wszystkiego, co sprzeciwia się wartościom życia. Mówię nie wszystkim nieszczęśliwym konsekwencjom niechcianych ciąż. Na koniec odrzucam wszystkie akty, które mogłyby zranić dzieci fizycznie i moralnie, środki antykoncepcyjne, zapłodnienie in vitro, porzucenie, oddanie, nadużycie władzy rodzicielskiej. Panie Jezu Chryste, proszę Cię dzisiaj o wybaczenie wszelkiego zła, jakie moi przodkowie mogli wyrządzić swoim dzieciom. Zechciej uzdrowić te wszystkie zranienia i połóż kres wszystkim złym przykładom. Nasz Ojcze w niebie, spraw, aby wszystkie małżeństwa w mojej rodzinie żyły w zgodzie z Twoim świętym prawem, szanowały swoje dzieci, kochały je i wychowywały w taki sposób, aby Tobie oddać należną Ci chwałę. Ponownie korzę się przed Tobą, Panie, klękając z ciężarem grzechów moich przodków.
powierzam Ci je, abyś im zaradził, leczył głębokie blizny wyryte przez grzech nieczystości. Odrzucam te wszystkie sytuacje, postawy, które mogły naruszyć skromność, przemoc, nierząd, cudzołóstwo, kazirodztwo, perwersje seksualne czy nadużycia seksualne. Wyrzekam się także wszelkie formy brutalności, masochizmu, sadyzmu, nimfomanii, rozwiązłości, prostytucji, jeśli kiedykolwiek był obecny w mojej rodzinie. Sprzeciwiam się na koniec wszelkiej agresji w tej materii, wszelkiemu nieuporządkowaniu ludzkiego serca, wszelkim niepoprawnym nawykom i dewiacyjnym zachowaniom. Panie, w Twoje święte imię nakaż wszystkim demonom, które związane są z tymi formami nieczystości, a przede wszystkim Asmodeuszowi, aby natychmiast odeszły. Niech miecz Ducha Świętego przetnie okowy diabelskich więzów. Błagam Cię, dobry Boże, o oczyszczenie wszystkich tego typu relacji, o uzdrowienie z tych dewiacyjnych zachowań całego mojego drzewa genealogicznego. Niech Twoja najdroższa krew uzdrowi te wszystkie choroby umysłowe, które mogłyby pozostawić ślady w moich genach, wszelkie nienormalne zachowania u osób z mojej rodziny, wszelkiego rodzaju nieuporządkowanie osobowości, kompleksy, wady, zablokowania czy aspołeczne zachowania, fobie, także wszelkie formy autodestrukcji i złe nawyki, hazard, narkotyki, alkohol czy jakiekolwiek inne uzależnienia. Zechciej, o Panie, wszystko zanurzyć w Twoim przebaczeniu i pokoju oraz wylać na całą moją rodzinę zdrowie duchowe i cielesne, radość, trzeźwość, myślenia, równowagę i uśmiech. W podobny sposób przeciwstawiam się wszelkiego rodzaju dolegliwościom fizycznym, które mogły zostać mi przekazane na drodze atawizmu czy dziedziczenia. Błagam naszego Pana o uzdrowienie całej mojej rodziny. Niech miecz Ducha Świętego przetnie wszystkie pętające mnie więzy ze wszystkimi możliwymi chorobami moich przodków, niezależnie od tego, jakich organów cielesnych one dotyczą. Niech Pan nie pozwoli, by konsekwencje tych chorób przechodziły na następne pokolenia. Chciałbym także postawić tamę wszelkiej przemocy, jakiej mogli się dopuścić moi przodkowie, jeśli dopuścili się zabójstwa, torturowania, więzienia, korumpowania, wykorzystania czy kradzieży, oszustwa, okrutnych czynów czy szantażu. Niech dziś nastanie kres wszystkim takim formom przemocy. Mój Boże, w imię Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna, zechciej zniszczyć wszystkie pozostałości zazdrości, zemsty, gniewu, brutalności czy niegodziwości, niezależnie od tego, czy moi przodkowie byli sprawcami czy ofiarami. Mocą Ducha Świętego kładę także kres wszelkiego rodzaju antypatiom zakorzenionym w mojej rodzinie, żywionym wobec innych, wobec niej samej czy wobec Boga, w tym także nienawiści rasowej, fanatyzmowi religijnemu czy sporom politycznym. Zechciej przebaczyć, Ojcze, jeśli przypadki takie miały miejsce w mojej rodzinie, i zechciej odbudować moje drzewo genealogiczne z mężczyzn i kobiet napełnionych miłością. Stawiam się w tym momencie w szczególny sposób za tymi osobami z mojej rodziny, które zmarły przedwcześnie lub które nie były wystarczająco kochane, których nie opłakiwano lub których nie pochowano w godny sposób i których pogrzeb pozbawiony był chrześcijańskich wyrazów miłości. Modlę się także za tych, którzy doświadczyli przedłużającej się agonii lub straszliwego końca życia, w szczególności za tych, którym skradziono życie i śmierć przez jakąkolwiek formę eutanazji, jak i za tych, którzy zmarli w wyniku nagłej śmierci, zabójstwa, otrucia, spalenia, zasztyletowania, powieszenia czy uduszenia, w wyniku postrzału, eksplozji, wybuchu bomby czy na wojnie. Przedstawiam Ci także, mój Ojcze, tych moich przodków, którzy zmarli w niewyjaśniony, tajemniczy sposób oraz tych, którzy popełnili samobójstwo.
Spraw, aby z tą chwilą ustało przekazywanie jakiejkolwiek skłonności do nienaturalnej czy okrutnej śmierci. Udziel nam także tej łaski, dobry Boże, aby od tej chwili wszyscy umierali chrześcijańską pogodą ducha, miłością najbliższych, skruchą za grzechy i w pokoju naszego Pana Jezusa Chrystusa. Spraw, Panie, abyśmy byli naprawdę zjednoczoną rodziną. Zniszcz definitywnie to wszystko, co w pokoleniach mojej rodziny mogło być powodem nieporozumień. Przerwij mocą swego najwyższego autorytetu wszelkie rodzinne czy religijne spory. Powstrzymaj wszystko, co mogło doprowadzić do porzucenia rodziny, dzieci czy rodziców. Przeciwstawiam się także wszystkim, którzy opuszczają rodziny z racji małżeństwa czy przystąpienia do jakichś sekt. Zniszcz, Panie, wszelką tendencję do izolowania się, samotności i ucieczki. Niech Twoje serce, które przebacza, otoczy swoją miłością całe moje drzewo genealogiczne i przywróci mu jedność. Niech w Tobie wszyscy moi przodkowie odnajdą harmonię i miłość. Przedstawiam Ci także, mój Boże, tych wszystkich, którzy musieli zaznać niesprawiedliwości i niewymownych cierpień. Niech najdroższa krew Twojego Syna opieczętuje genealogiczne kanały będące nośnikami konsekwencji deprawacji, zniewolenia, niesłusznego uwięzienia, ubóstwa, przestępstwa czy jakiejkolwiek ucisku. Wyrównaj wszelką niesprawiedliwość społeczną i polityczną. Wylecz rany wszelkiego odrzucenia. Uzdrów wszystkie cierpienia, niezależnie od tego, czym były spowodowane. Zimnem, gorącem, głodem, osamotnieniem, zdradą, zniesławieniem czy czymkolwiek innym. Ojcze, spraw, aby namaszczenie Twoim Duchem Świętym rozciągnęło się na wszystkie nieszczęśliwe sytuacje, jakich mogli doznać moi przodkowie i usuń ich bolesne wspomnienia oraz zgubne konsekwencje. Przebacz wszystkim osobom, które mogły być tego przyczyną i spraw, aby cała moja rodzina cieszyła się zdrowiem, sprawiedliwością i radością. Przeciwstawiam się także bałwochwalstwu pod wszelkimi jego postaciami. Przetnij, Panie, wszystkie przywiązania, które wiążą mnie z przypadkami bałwochwalstwa, jakie miało miejsce w przeszłości. Tak, odrzucam bożki, którymi mogły być pieniądze, zaszczyty, tytuły, uroda, władza, dom, biżuteria, osoby, nieruchomości, zwierzęta i wszystko, cokolwiek posiadamy. Przebacz, Ojcze, to wszystko i sprawy, cała moja rodzina z jej poprzednimi pokoleniami kierowała się tylko jednym wyborem, jaki ja dzisiaj dokonuję, służyć Bogu, Bogu żywemu i prawdziwemu. Kładę także tamę przeciwko negatywnym skutkom obciążającym moje dziedzictwo, które źródłem mogą być odmienności i różnice. Zatrzymuję, Panie, przekaz tych zranień, które mogły pochodzić z różnych narodowości, języków, kultur, ras czy różnorodnych kompleksów. Połóż kres wszelkiemu fałszywemu wstydowi, wywołanemu przez naturalne defekty, zniekształcenia fizyczne, chore czy opóźnione w rozwoju dzieci. Ojcze, proszę Cię, unieważnij wszystko, co mogło zostać przekazane przez pokolenia, przez te wszystkie czy jeszcze inne odmienności i różnice. Przebacz wszystkim, którzy byli ich przyczyną lub tym, którzy je źle przeżywali. Niech Twoja nieskończona miłość przeniknie całą linię poprzedzających mnie pokoleń, wypełniając ją, wypełni ją, uzdrów całkowicie od tych nieszczęść. Teraz odrzucam przekazywanie wszelkiego typu zakłóceń w komunikacji, niedomówień, niezrozumienia, uporu, także wad wymowy, zwłaszcza jąkania. Przeciwstawiam się szczególnie grzechom języka, które obarczone są poważnymi konsekwencjami, bluźnierstwom, złośliwościom, kłamstwom. Przeciwstawiam się z całej sił obrażaniu słownemu, a przede wszystkim wszelkim klątwom i przekleństwom, które w przeszłości mogły być wygłaszane przez członków mojej rodziny. Przebacz, o nasz Panie, uzdrów nasz język i nie pozwól, abyśmy dłużej musieli znosić konsekwencje tych poważnych grzechów. Stawiam także zaporę dla wszystkich chorobliwych stanów ducha,
dla każdego rodzaju złego samopoczucia wywołanego przez poczucie niegodności, bezużyteczności czy smutek nie do powstrzymania. Uzdrów, mój Boże, serca złamane samotnością czy rozpaczą. Przetnij wszelkie korzenie depresji emocjonalnej i paraliżującej traumy. Mówię nie wszelkiemu sprzeciwianiu się zasady, wszelkiemu rozgoryczeniu i wszelkim urazom i wszelkiemu odrzuceniu przebaczenia. Panie, jeśli w jakimś stopniu moja rodzina czy niektórzy spośród jej członków byli w jakikolwiek sposób za swojego życia czy po swojej śmierci obiektem zazdrości, bluźnierstwa, przeklinania czy klątwy, w swej wielkiej dobroci zechci zniszczyć wszystkie te pozostałości, negatywne skutki odziedziczone po tych klątwach czy wyklinaniach. W Najświętsze imię Jezusa wyrzekam się tych wszystkich dróg, przez które zło mogło działać swobodnie w mojej rodzinie, tych wszystkich odziedziczonych negatywów, tych wszystkich braków miłości, mających miejsce tak teraz, jak i w przeszłości. Błagam Cię, Najświętszy Ojcze, o uwolnienie moich bezpośrednich i dalszych przodków od tych wszystkich przewinień. Zechciej przebaczyć im wszystkie grzechy, aby znaleźli łaskę w Twoich oczach i aby zostały odcięte wszystkie złe korzenie, skruszone wszystkie okowy i zniszczone wszystkie szkodliwe konsekwencje, które obciążają mnie i moich bliskich. Niech krew Jezusa obmyje wszystkie poprzedzające mnie pokolenia i je oczyści. Niech Duch Święty, Duch Miłości uzdrowi zranienia w rodzinie, które się jeszcze nie zabliźniły. Niech moi przodkowie, którzy stoją teraz przed Tobą, wstawiają się za tych, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Proszę Cię, o Panie, w ich imieniu, w moim własnym imieniu i w imieniu mojego potomstwa, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, przez wstawiennictwo świętego Józefa, przez Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i naszego Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. I teraz róbmy znak krzyża. Niech krew Jezusa opieczętuje każdy skrawek przestrzeni, który został odzyskany. Amen. Odmówię teraz modlitwę o uwolnienie. Będę też modlił się o uzdrowienie. Te modlitwy będą dotyczyć różnych sytuacji, różnych problemów. Zaufajmy Panu, pozwólmy, aby moc Ducha Świętego przenikała nas, dotykała nas, uzdrawiała nas, abyśmy mogli doświadczyć mocy i łaski od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Abyśmy też dzięki Bożej miłości, Bożemu miłosierdziu otrzymali to wszystko, o co Pana będziemy teraz prosić. Tak jak powiedziałem, najpierw modlę się o uwolnienie od wszelkiego zła. Będzie kilka modlitw. Panie Jezu, wierzę, że Ty żyjesz i zmartwychwstałeś. Wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w tym Najświętszym Sakramencie ołtarza i w każdym z nas, którzy w Ciebie wierzymy. Chwalę Cię i uwielbiam. Ty jesteś pełnią życia, Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Ty, Panie, jesteś zdrowiem chorujących. Proszę Cię, Boże, nieskończenie dobry, abyś wejrzał na mojego współmałżonka, na jego chorobę. Ulituj się nad nim, przyjdź do niego przez Twą Ewangelię, żeby mógł rozpoznać w Tobie Boga żywego, obecnego w Twoim Kościele i żeby doszedł do wiary w Ciebie. Proszę Cię, Jezu, miej współczucie dla niego, błogosław go i spraw, żeby mógł odzyskać zdrowie duchowe.
Proszę Cię o to, Jezu, przez moc Twoich świętych ran, przez Twój święty krzyż, przez Twoją najdroższą krew. Uzdrów go z ran, które sobie zadał poprzez zło, jakie mi wyrządził. Panie, Ty uzdrowiłeś i uwolniłeś wielu, również przez wzgląd na wiarę tych, którzy prosili Cię o pomoc dla nich. Uzdrowiłeś paralityka, również ze względu na wiarę tych, którzy Tobie go przynieśli. Dzisiaj, Jezu, przez wzgląd na wiarę, którą ci, którzy są tu obecni, mają w swoim sercu, dotknij ich wspomożonka. Uzdrów go, działaj w nim, uwolnij od wpływu wszelkiego zła. Proszę Cię o to przedstawiennictwo Najświętszej Marii Panny, Twojej Matki, Dziewicy Bolesnej, która była obecna przy Twoim krzyżu, oraz przedstawiennictwo wszystkich świętych. Mocą imienia Jezusa Chrystusa i Jego najdroższej krwi, przelanej za całą ludzkość, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszystkich świętych archaniołów, szczególnie świętego Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, rozkazuje, nakazuje każdemu duchowi nieczystemu, duchowi zamętu w myślach, każdemu duchowi urazy i żalu, jakiemukolwiek duchowi braku przebaczenia, niezdolności podejmowania decyzji, każdemu duchowi nienawiści, zniszczenia, kłótni, krzywdy, zemsty, idź precz od tych, którzy w tej świątyni znaleźli schronienie i w Bogu pokładają swoją ufność i nadzieję. Rozkazuje i nakazuje to w święte imię Jezusa Chrystusa. Niech Pan Jezus obecny w tym Najświętszym Sakramencie teraz dotknie każdego z was, uwalniając od wpływu tych demonów i wszelkiego zła. W święte imię Jezusa Chrystusa, przez Jego najdroższą krew przelaną na krzyżu, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, świętego Michała Archanioła i wszystkich świętych archaniołów, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, a wśród nich świętego Ojca Pio, świętego Franciszka, świętego Józefa, świętego Antoniego z Padwy, rozkazuje i nakazuje szatanowi, Belzebubowi, Luceferowi, Danowi, Abu, Asmodeuszowi, Aliamajowi i wszelkim innym duchom podziału i separacji, nienawiści, zemsty, wszelkiemu zestawowi diabelskiemu, działającemu w spirytyzmie i w czarach, żeby natychmiast odeszły precz od was, tutaj obecnych, od waszego życia, od waszej osoby, od waszego istnienia, od waszej pracy, od waszego domu i nie powróciły więcej. Rozkazuję i nakazuję to w święte imię Jezusa Chrystusa przez dary Jego kapłaństwa. W imię Jezusa Chrystusa, przez Jego najdroższą krew, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, świętego Michała Archanioła, zdejmuję i rozwiązuję władzą kapłańską każde związanie, filtr magiczny, urok rzucony na waszą rodzinę, na was, wszelkie czary i klątwy, wszelkie wiążące was konsekwencje pochodzące od czarów, od okultyzmu, od kontaktu z duchami zmarłych, od spirytyzmu, wróżbiarstwa, czarów. Rozwiązuje je, niwecze i wiąże do krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. W święte imię Jezusa, przez Jego najdroższą krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi i wszystkich świętych archaniołów, w szczególności świętego Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, wśród nich świętego Franciszka, świętego Ojca Pio, świętego Antoniego z Padwy, świętej Gemmy Galgani, świętego Judy Tadeusza, świętego Jana Pawła II, zdejmuję i niszczę wszelkie konsekwencje uroków i czarów rzuconych na was i na waszych bliskich. Czynię to mocą imienia Jezusa Chrystusa. Łamię i niszczę wszelkie przekleństwo, które było rzucone na was lub przez was, przeciwko
wam samym, waszej rodzinie, a także wszelkie przekleństwa i złorzeczenia zamówione u magów, czarownic, wróżek, przez kogoś, kto was nienawidzi. Władzą kapłańską zrywam i niszczę wszelkie powiązanie diabelskie zawarte poprzez rytuały satanistyczne i demoniczne w waszych rodzinach, jeśli miały takie miejsce. W akcie zemsty, złości, poczucia krzywdy i urazy do was, niech te pakty spłoną w ogniu, stracą swoją moc i władzę nad wami oraz oddziaływania na waszych bliskich. Mocą imienia Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego zrywam oraz przerywam wszelkie przekleństwo, zły urok rzucony przy pomocy magicznych znaków, laleczek na waszych rodziców, ojca lub matkę, na waszych przodków, na waszego teścia czy teściową, lub też na żonę lub męża, przez teścia lub teściową, przez osoby wrogo do was nastawione. Niech siła tego zła ustanie, demony niech oddalą się od was i nigdy już nie powrócą. Przez najdroższą krew Jezusa i przez Jego święty krzyż, który nakreśliłem przed chwilą, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych archaniołów, szczególnie świętego Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, zdejmuję dosięgające was skutki klątw okultystycznych i spirytystycznych, rzuconych przez członka waszej rodziny krewnego, żyjącego lub zmarłego, a także przez złych i nikczemnych ludzi, którzy spowodowani zazdrością bądź nienawiścią chcieli wam zaszkodzić lub was zniszczyć. Jeśli to przekleństwo, zaklęcie lub magiczny znak, czar, urok dotyczy waszych dóbr materialnych i z tego powodu wam się nie wiedzie, doświadczacie nieustannych braków materialnych, pieniędzy, jeśli nie układa się w waszym życiu zawodowym, jeśli wiążecie ledwo koniec z końcem, jeśli ta bieda lub te braki są spowodowane przekleństwem, złorzeczeniem lub jakimś magicznym zaklęciem, władzą kapłańską w imię Jezusa Chrystusa łamię to i unicestwiam, aby odtąd nie miały na was wpływu i nie dotykały dóbr materialnych, których nabywacie przez waszą pracę. Święte imię Jezusa, przez Jego najdroższą krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych archaniołów, w szczególności świętego Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, wśród nich świętego Franciszka, świętego ojca Pio, świętego Antoniego z Padwy, świętej Gemmy Galgani, świętego Judy Tadeusza, świętego Jana Pawła II, zdejmuję i gładzę władzą kapłańską wszelkie choroby, które przylegnęły do was, te genetyczne, te dziedziczne, nabyte, te, na które się leczycie bezskutecznie i te, które wciąż do was powracają. Niech one utracą moc i władzę nad waszymi ciałami. Niech wasze ciała będą odporne na wszelkie bakterie chorobotwórcze i czarne zarazki, na wirusy. Niech żadna choroba już nie przylgnie do was, lecz w zetknięciu z waszym ciałem niech zginie i stanie się bezowocne. Panie, okaż miłosierdzie tu zebranym, uwolnij ich samych oraz ich małżonków i dzieci od wpływu wszelkich demonów, na które się otworzyli. Władzą kapłańską, wzywając mocy Ducha Świętego, za ich pozwoleniem nakazuje, aby wszelkie demony i wszelkie nieszczęścia, wszelkie choroby, nałogi, uzależnienia opuściły ich współmałżonka oraz ich dzieci, tak aby stając się wolnymi, przez sakrament pokuty na nowo powrócili do jedności Kościoła i dbali o duszę swoją i relacje z Tobą. Niech władza złego ducha nad nimi będzie złamana
Jeśli nabyli tę władzę przez swoje własne grzechy, przez magiczne zaklęcia, czary, czy jakikolwiek związek z okultyzmem, niech ta władza teraz będzie złamana, bezskuteczna, a zło niech się wycofa i odejdzie tam, gdzie jest jego miejsce. Odsyłam to zło pod Twoje stopy, Panie, abyś Ty nim rozporządził. Droga powrotu niech będzie zakryta, niech żadne zło już nie powróci do ich współmałżonków oraz do ich dzieci. Panie, Ty sam stąp i wypełnij wszystkie miejsca, które zostały oczyszczone, uwolnione i napełnij swoją świętą obecnością. Niech się to dokona w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Jeśli macie jakiś problem z nałogiem, teraz odmówię modlitwę, aby to, z czym Wy macie problem, odeszło, już nigdy nie powróciło. Poproście o to Pana Jezusa teraz w sercu, że chcecie, że się tego zła wyrzekacie i prosicie o Jego miłosierdzie, bo sami jesteście bezradni, nie macie takiej mocy. Wszelkie wysiłki, jakie podejmowaliście do tej pory, były bezskuteczne. Dlatego powiedzcie: Panie Jezu, bez Ciebie nic uczynić nie mogę. Liczę teraz na Ciebie. Pragnę, abyś to Ty sam dokonał uwolnienia. Panie, ja nie mogę się uwolnić. Ty teraz mnie uwolnij. Przez dar Chrystusowego kapłaństwa w imię Jezusa Chrystusa, przez tę władzę, która wraz z sakramentem święceń została mi udzielona, wiążę duchy tego nałogu, w którym macie problem, oraz sam nałóg i odsyłam w tym momencie pod stopy Chrystusa Pana. Wszelkie wejścia, bramy, które były otwarte, drzwi, przez które zło weszło, znaczy najświętszą krwią Zbawiciela, bramy zamykam i wszelkie wejście władzą kapłańską, znacząc najświętszą krwią Zbawiciela, aby odtąd to zło już nie powróciło, a wy byście już nie mieli żadnego problemu z tym nałogiem oraz z tymi złymi duchami, które poprzez te nałogi miały wpływ i władzę nad wami. Przez Chrystusa, Pana naszego. I będę teraz modlił się o wasze uzdrowienie fizyczne. Zachęcam was do tego, jeśli będzie modlitwa na przykład za kręgosłup, schylać się, poruszać. Jeśli będzie dotyczyć stawów, poruszać tymi stawami, uklęknąć, wstać, pochodzić. Jeśli ktoś jest o kuriolasce, niech też się rusza, porusza, nie spróbuje chodzić bez jej pomocy. Jeśli kogoś boli głowa, na przykład ma problem psychiczny, niech kręci tą głową na różne strony w ten sposób, niech pomoże swojej wierze. Jeśli ktoś ma problem z wątrobą, z trzustką, z sercem, z nadciśnieniem, z cukrzycą, czy jakikolwiek inny problem, położyć tam swoją rękę i mówić: wierzę, Panie, że teraz dotykasz tego miejsca, uzdrawiasz, dziękuję Ci za to. Wzywam Cię, Duchu Święty, w imię Jezusa Chrystusa obecnego wśród nas, pod postacią chleba, przez dar Jego kapłaństwa, abyś dotykał wszystkich, którzy mają jakikolwiek problem zdrowotny. Pokornie proszę Cię, Panie, aby ustały wszelkie problemy psychiczne. Spraw, aby znikła depresja, aby ci, którzy mają depresję, zostali uzdrowieni. Nie zniknie wszelki ból głowy, zawroty głowy, bóle głowy, szumy w uszach, szumy w głowie, ucisk w głowie. Niech zniknie wszelka choroba psychiczna, wszelkie problemy psychiczne, problemy z koncentracją, z pamięcią, z zasypianiem. Panie, spraw, aby odeszły wszelkie te problemy, które powodują, że w naszym umyśle pojawia się natrętne myśli, myśli bluźniercze, złe słowa, jakieś dialogi. Czujemy, że ktoś mówi do nas, prowadzimy z kimś dialog. Niech całe to zło odejdzie i nigdy nie wraca. Niech znikną wszelkie problemy z oczami, problemy z widzeniem, ze słyszeniem. Przywróć, Panie, wzrok. Daj nam ostrość widzenia. Daj nam dobry słuch. Dotknij, Panie Jezu, tych, którzy mają chorą tarczycę, gardło, zatoki. Panie, proszę Cię, dotknij wszystkich, którzy
borykają się z sercem, cierpią na nadciśnienie, mają cukrzycę. Panie, dotknij serca, uwolnij to serce także od wszelkiej nienawiści, zawiści, zazdrości, gniewu. Polecam Ci, Panie Jezu, każdą osobę, która ma komórki rakowe, nowotworowe. Niech te komórki rakowe i nowotworowe będą odcięte, spłoną w ogniu. Niech te miejsca będą oczyszczone, uwolnione. Wszystkie miejsca, gdzie dokonały się przerzuty, również niech będą uzdrowione. Polecam Ci tych, którzy mają guzy, guzki, mięśniaki, tętniaki, włókniaki, różnego rodzaju narośla na skórze, na głowie, obrzodzenia wewnętrzne i zewnętrzne. Dotknij łaską swego Świętego Ducha, Panie, i uzdrów, tak aby ustąpiły wszelkie dolegliwości z nogami. Dotknij stawu kolanowego, biodrowego, wszelkie stawy rąk i nóg. Dotknij, Panie, tych, którzy mają problem z podnoszeniem rąk do góry, mają jakieś blokady, odczuwają dolegliwości bólowe kręgosłupa, mają problem z kręgami szyjnymi, piersiowymi, lędźwiowymi. Dotknij, Panie, tych, którzy poruszają się o kulach, o laskach, nie mogą chodzić, mają problemy z nogami, z miednicą, nierówne kończyny, uszkodzone stawy biodrowe, wykrzywioną miednicę. Panie, dotknij kręgosłup na całej jego długości, tam gdzie on łączy się z czaszką i z miednicą. Niech wyrównają się wszystkie kończyny, niech ucisk, który na nerwy, który powoduje ból, całkowicie zniknie. Niech ustąpi wszelki paraliż, wszelkie dolegliwości bólowe. Panie, dotknij tych, którzy mają reumatyzm, artretyzm, żylaki, miażdżyce naczyń krwionośnych. Dotknij, Panie, wszystkie osoby, które mają problemy skórne, cierpią na bielactwo, mają różnego rodzaju zmiany chorobowe w komórkach. Dotknij, Panie, każdą osobę. Polecam Ci każde schorzenie, Panie. Polecam Ci każdy problem i każdą chorobę. I proszę, abyś ją uzdrowił. Powstańmy. Wezwie teraz Ducha Świętego i tchnę na was, on was dotknie i będzie to uzdrowienie kontynuowane. Poddajmy się Bożemu działaniu, zaufajmy Bogu, a ja w czasie po tym tchnieniu będę modlił się w językach, prosząc, żeby Pan dokonywał uzdrowienia i uwolnienia. Przyjdź Duchu Święty w imię Jezusa, przez dar Chrystusowego kapłaństwa. Przyjdź do każdej osoby, która jest tutaj, dotknij, dotknij mocą swoją. Wzywam Cię, Duchu Święty, przez dar Chrystusowego kapłaństwa w imię Jezusa, obecnego w tym Najświętszym Sakramencie, abyś w tym tchnieniu dotknął każdą osobę, która jest tutaj. Niech to tchnienie dotknie ją oraz jej rodzinę. Niech przez nią dotknie jej wspomożonka oraz jej dzieci. I proszę, aby to tchnienie, znak Twojej obecności, Duchu Święty, było też znakiem uwolnienia i uzdrowienia z wszelkich chorób i dolegliwości. Siostry, bracie, niech to tchnienie będzie dla Ciebie znakiem Ducha Świętego. Jeśli je przyjmiesz z wiarą, niech przyniesie Cię uwolnienie i uzdrowienie. Jezus jest pośród nas i przychodzi do osoby, która jest bardzo poraniona. Przychodzi do Ciebie, któraś nie miała miłości ojca i matki. Pan przytula Cię do swojego serca i mówi teraz właśnie do Ciebie. Poczuj, jak bije moje serce.
z niego tryska miłość moja do Ciebie od Twojego poczęcia i nigdy się nie skończy. Nic nie stanie na jej przeszkodzie. Ta miłość Jezusa teraz uzdrawia Twoje życie. On uzdrawia Twoje serce. On czyni Cię zdolnym do miłości, do radości, do wdzięczności za dar życia. Pan przychodzi tutaj do osoby, która jako dorosła czuje się jako dziecko, pozbawione jakby rodziców, nie czuje się kochane, mimo że jest w rodzinie, ma męża, ma dzieci, a jednak jak dziecko rozpaczliwie potrzebujesz miłości. I Pan też staje przed Tobą i przytula Cię, obejmuje Cię swoimi dłońmi teraz i przyciska do swojego serca. Ten Jego ucisk jest tak mocny, że teraz czujesz ciepło Bożej miłości, które przenika całe Twoje życie, Twoje ciało i Twoje kości. Pan też dotyka wiele osób, które mają problem od bardzo dawna, od wielu lat z kośćmi. Pan uzdrawia wasze kości. Jest tutaj osoba, która przyszła o kuli. Pan uzdrawia całą twoją nogę. Dziś będziesz mogła bez tej kuli wyjść z tej świątyni. Twoja noga całkowicie zostaje uzdrowiona. Pan uzdrawia też staw kolanowy osoby, która nie mogła klęczyć. Od dzisiaj nie będziesz miała żadnych dolegliwości bólowych. Jest też ktoś, kto marznie w nogi, ma słabe krążenie. Pan uzdrawia ten problem, zabiera go, odtąd będziesz czuć ciepło. Teraz już to ciepło pojawia się w Twoich nogach jako znak uzdrowienia z tego problemu. Pan dotyka mężczyzny, który ma problem z prostatą. Jest ktoś, kto ma hemoroidy. Pan uzdrawia Cię z tego problemu. Pan dotyka parę osób przez dar takiego ciepła, które leczy wewnętrzne organy. Między innymi jest ktoś, kto ma problem z czustką. Jest osoba, która cierpi na cukrzycę, ma problem z ciśnieniem. Pan też dotyka kogoś, kto ma problem z sercem. Duch Święty przenika was teraz i to ciepło, które się pojawia, jest znakiem uzdrowienia. Pan też dokonuje pewnej operacji. Jest ktoś, kto czuje taką dolegliwość bólową. Pan tam dokonuje operacji i uzdrawia to chore miejsce. Pan daje Ci zdrowe płuca. Jest osoba, która ma problem z oddychaniem. Pan przywraca Ci prawidłowy sposób oddychania. Pan też dotyka osoby, która ma problem ze wzrokiem i czujesz teraz taki piasek pod powiekami. Oczy Cię łzawią. To Pan Cię uzdrawia. Przywraca Ci prawidłowe widzenie. Pan usuwa wszelkie blokady. Jest tutaj osoba, która nie mogła podnieść ręki do góry, czy rąk do góry. Pan Cię z tego uwalnia, uzdrawia. Zabiera też wszelką dolegliwość bólową. Jest młody człowiek, który ma problem z czystością. Pan całkowicie Cię uwalnia. Jest osoba, która miała nękania nocne. Pan całkowicie Cię od tego uwalnia. Pan przychodzi do osoby, która miała bezsenne noce. Pan obdarza Cię darem snu. I chcę Ci powiedzieć, że oto ten dar jest darem od Ojca, abyś mogła chwalić Ojca i dawać świadectwo o miłości Ojca do każdego stworzenia. Pan też pochyla się nad osobą, która ma jakąś krzywiznę i Pan prostuje tę krzywiznę. W bardzo krótkim czasie ta część Twojego ciała będzie całkowicie wyprostowana. Pan też obdarza radością i pokojem niektórych z was, daje wam odczuć miłość swoją, radość i pokój, pewność uzdrowienia, oddalenia wszelkich problemów. Są osoby, które czują radość i pokój. Pan obdarza was tą łaską. Są takie osoby, które w czasie tej modlitwy poczuły taki dreszcz, jest nawet ktoś, kto poczuł takie zimno. Pan cię całkowicie uwolnił od demona, który miał do Ciebie dostęp. Pan też zabiera Twoje natrętne myśli i daje Ci pokój. Pan też daje łaskę szczególnej takiej modlitwy wielbienia. Odtąd Twoje serce będzie wielbić Pana. Będziesz chciała tym doświadczeniem dzielić się z innymi. Pan daje Ci taką łaskę. Jest ktoś, kto jest mocno poruszony poprzez dar Bożego Słowa. Odtąd słowo od Boga, zawarte na kartach Pisma Świętego, stanie się Twoim
Twoim pożywieniem i Twoją modlitwą i poprzez to Słowo Pan będzie dotykał też Twoich bliskich. I Pan przywołuje już na pamięć, mimo że do tej pory nie miałeś do czynienia z Pismem Świętym, werset z Pisma Świętego, który pokazuje Ci łaskę, jaką Pan Ciebie udziela, jaki Pan Ci udziela. To Słowo jest Słowem Poznania. Ono przyniesie to, co oznacza dla Twojego życia i dla Twoich bliskich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Panie Jezu, polecam Cię wszystkie osoby, które zostały przyniesione na noszach modlitwy, w sercach lub na zdjęciach. Niech te osoby również będą pobłogosławione, niech od nich odnali się wszelkie zło i na nich nie spłynie łaska uzdrowienia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zaśpiewajmy pieśń na błogosławieństwo, przyjmijmy z wiarą to błogosławieństwo. Później poprzez te słowa poznania oddamy chwałę Panu, a następnie będzie indywidualna modlitwa z nałożeniem rąk. Nasz król wywyższony wśród chwał.
Za chwilę będzie ostatni punkt tych naszych spotkań, naszych rekolekcji, modlitwa z nałożeniem rąk. Ale wcześniej chcemy też oddać chwałę Panu za to, co uczynił. Ile jest osób, które poczuły w sobie uzdrowienie w czasie tej modlitwy? Zaraz będziemy to sprawdzać, ale najpierw ile jest osób, które poczuły, że Pan dzisiaj dotykając uzdrowił ręka do góry? Panie Jezu, błogosławi te osoby. Niech to uzdrowienie będzie trwałe i ten problem, z którym mieli do tej pory do czynienia, już nigdy nie powróci w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kto z was poczuł, że Pan go uwolnił? Nie da się tego jeszcze sprawdzić, czas pokaże, ale kto odczuł takie przekonanie, że został uwolniony? Ręka do góry. Panie Jezu, błogosławi te osoby i niech ten problem, który mieli do czynienia, już nigdy się nie powróci. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chciałbym teraz, aby jest osoba, która miała problem ze stawami kolanowymi czy biodrowymi, odczuwała ból i teraz może uklęknąć. Ktoś, kto nie mógł podnieść rąk do góry, nie mógł poruszać rękoma, czy miał problem z kręgosłupem, nie mógł się schylać. Pokaże, że teraz może się schylać i do przodu, do tyłu klękać, chodzić, poruszać, jeśli jest ta osoba bez kuli czy bez laski, który Pan uzdrowił stawy. Niech te osoby powstaną i jeśli możecie to pokazać tutaj przed ołtarzem, że się poruszacie, byłoby to piękne świadectwo z waszej strony, jeśli się nie krępujecie. Poruszać się, poschylać, uklęknąć, będziemy widzieć. To jest też wasze świadectwo i oddanie chwały Panu, że oto te problemy ustąpiły. Jeśli jest osoba, która była o kuli czy o lasce, a tu podejdzie, niech tę laskę czy kulę podniesie do góry, bo jest taka osoba. Ona się dopiero przekona, jak będzie wychodzić z kościoła, ale może już teraz o ta osoba sprawdziła. Chwała Panu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Kto miał problem z kręgosłupem, szczególnie tu w okolicy lędźwi, odczuwał ból, nie mógł się schylać, Panu zdrowił. Jeśli jest taka osoba, można to sprawdzić. Czy jest ktoś taki, kto miał problem z kręgami lędźwiowymi? Może się poruszać, poschylać? Czy jest ktoś taki, ręka do góry? Może Panie schylać się? Nie ma dolegliwości bólowych? Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Czy jest ta osoba o kuli, która, no, nie wiem, czy w czasie modlitwy ta osoba chodziła, ale jeśli ta osoba chodziła, na pewno ten problem zniknął. Czy jest ktoś taki, kto się odważył, czy ma odwagę, czy próbował? Nie chcę to na siłę wyciągać, ale jeśli jest taka osoba, niech podniesie tę kulę do góry, czy laskę. Wszyscy się oglądają, chcą tę osobę zobaczyć. Może ta osoba jeszcze nie wie, że jest uzdrowiona, bo siedzi w ławce, a trzeba wyjść z tej ławki i się poruszać, bo inaczej się nie sprawdzi. Nie. W czasie tej modlitwy z nałożeniem rąk, jeśli ta osoba podejdzie i zobaczy, że została uzdrowiona. O, jest ktoś, kto podniósł rękę. No, chwała Ci, Panie Jezu. Tam Pani z tyłu niesie już na swoich ramionach kule. Chwała Ci, Panie Jezu. Wierzyć mocno, te dolegliwości całkowicie ustąpią. Chwała Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Czy jest ta osoba, która miała problem ze wzrokiem i czuje teraz, że widzi lepiej, miała takie odczucie, takie wrażenie, że ma piasek pod powiekami. Czy jest ktoś, kto miał problem ze wzrokiem i miał takie odczucia i teraz może stwierdzić, chyba widzę lepiej.
Jest tutaj jedna osoba, dwie osoby, cztery, wierzyć mocno. Te problemy całkowicie ustąpią. Za parę dni sami się przekonacie, napiszcie świadectwo, bo po paru dniach człowiek już będzie bardziej przekonany do tej łaski, jaką otrzymał. Są osoby, które zostały mocno dotknięte, te organy wewnętrzne, z którymi miały problem, jak trzustka, jak się nie mylę, czy serce, o których było wspomniane, ale też i płuca, ktoś, kto miał problem z oddychaniem, czy są takie osoby i mogą teraz twierdzić, że rzeczywiście te miejsca zostały dotknięte, czy są takie osoby. Tam z tyłu podnoszą się ręce, tutaj Panie Jezu błogosławi te osoby, niech ta łaska uzdrowienia będzie całkowita, a problemy nigdy nie wrócą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chciałoby się dalej, ale czas ucieka, więc rozpoczniemy modlitwę z nałożeniem rąk. Jeśli po paru dniach zobaczycie, że problemy nie wracają, że Pan was uzdrowił, napiszcie świadectwo, dostarczcie tutaj do księdza proboszcza, a on dostarczy do mnie. Może kiedyś w jakiejś książce się ukaże i będzie świadectwem dla innych. O to was proszę, bo świadectwo też jest dla mnie ważne, to znaczy dla osoby uzdrowionej, że to Pan mnie uzdrowił. Nie był to przypadek czy zbieg okoliczności, ale że Jezus, bo wątpliwości mogą się pojawić. Jeśli ktoś ma tę książkę, ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, to proszę, jeśli w rodzinie był jakiś problem pokoleniowy, odmawiać tę modlitwę aż do całkowitego zaniku tego problemu. Może nie w całości, ale te fragmenty, które dotyczą tego problemu, odmawiajcie, aby on całkowicie ustąpił. Paląc tę świecę, na którą została nałożona ta modlitwa, czy modląc się, patrując w twarz Chrystusa w tej kapliczce, powtarzajcie z wiarą, że Pan obdarzył mnie i moją rodzinę łaską uzdrowienia międzypokoleniowego, w to wierzę i za to Tobie, Panie Jezu, dziękuję. Takimi lub podobnymi słowami po prostu dziękujcie za łaskę uzdrowienia. Teraz my, kapłani, pomodlimy się nad wami modlitwą z nałożeniem rąk. Będą osoby, które będą stać za wami, gdyby miał ktoś spoczynek. Pan udziela wielu łask w czasie takiej modlitwy. Ta modlitwa przebiega szybko, więc nie trzeba się pchać, tak żeby nie robić zbytniego tłoku. Pozwólcie, aby Pan Jezus was dotykał i po tej modlitwie już możecie wracać do domu, pamiętając, że jest to proces, uzdrowienie trwa. W ciągu najbliższych dni ono będzie trwało i nie pozwólcie, aby szatan wam zabrał tę łaskę, jaką otrzymaliście.